Jaki komentarz? No to jest... Zirytowane mruknięcie. To było 3000 lat temu, nie wracajmy do tego. Dobrze. Okej, okay, Flavius, co ty robisz? Ja zaglądam na statek, sprawdzić wszystko ok i cóż, zrobić check-up o Melisandrę. Mm-hmm. Zakładam, widząc księżkę, zakładam, że poszło ok, ale... Tak, Melisandra mówi, znaczy jest zmęczona, ale bardzo zadowolona. Ja tak, jak ją spotykam, to spotkałem Isannę po drodze. Gratuluję. No to Meli mówi, tak, udało nam się. A pandemonium było bardzo pomocne, aż byłam zdziwiona, że taka istota może nie próbować wszystkiego zniszczyć w pierwszej okazji. Czasami, tak jak mówiłem, czasami ich natury duchów ciężko pojąć, bo nie kierują się tym samym co my, ale tyle wiedziałem, że pandemonium nie jest. Jego celem nie było zniszczenie, tylko obserwowanie, jeżeli dobrze pamiętam ich charakter, w sensie jako gracz. A, no i prawdopodobnie nie zauważa, ale tak, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli potem się zorientuje, to że widzi, że jest zmiana w Flaviusie, to jak się, że tak powiem, zachowuje, mówi, jest mniej mi. Okej. Wiesz co, ona to na pewno zauważa, ale postanawia nie komentować, no, okay. Przynajmniej dopóki nie zdecydujecie się opowiedzieć, what the fuck się stało w... Yep. Tak. To, że Isanna ma odblokowane wspomnienia, cóż, na pewno pozwoliło nam potwierdzić jedną informację. Dobra wiadomość jest taka, że wiemy, kto ze Smoku Sztormu jest zdrajcą, jeżeli dobrze rozumiemy kontekst sytuacji. Dobra wiadomość jest taka, że jest to Cid. O! Tak, to samo wynikało ze wspomnień Sanny, które odblokowałyśmy. I to jest... To brzmi jak bardzo poważny problem. Ja... Nie mam pojęcia, co możemy zrobić z... Znaczy... Z chwilę mrugnę oczami. Czy waszym planem nie było zawsze uciekanie przed tym wszystkim? Problem jest... Poprzedni ja pewnie by się zgodził. Ale następuje taki czas w życiu, że nie możesz dalej uciekać. Bo w końcu zabraknie miejsc, w którym będziemy mogli uciec. Ale walka z Cidem oznacza walkę z całym ciołem, z elitami. Nie wyobrażam sobie tego. Bez urazy, ale to nie brzmi dla mnie jak duża różnica. Ona kiwa głową. Odkąd opuściłem swój dom, kościół... Chcę mnie... Okej, przepraszam. Jeden z frakcji kościoła chce mnie zabić, pojmać, cokolwiek, więc... Zaraz, ale to nie jest duża różnica. A ze światem jest... duży... Jest źle. Ona kiwa głową i mówi, że... na razie nie zmieniam mojego zdania i chcę zobaczyć, dokąd ta droga cię zaprowadzi. Tak. Dałbym ci wersję skrótową, po prostu dzieląc się wspomnieniami.
Ale zważ na to, że cóż, podejrzewam, że proces z Lady Sanną trochę się kosztował, to zostawię to na później. Później będzie czas, żeby przegadać sytuację. A mamy też inne sprawy, bo cóż, coś się zbliża do wioski. Musimy się przyszykować. Może będzie szykowała się walka. Ona kiwa głową. Jeżeli potrzebujecie mojej pomocy, to... Cóż, wydaje mi się, że ja i Pandemonium mamy kilka sztuczek. Ja się tak uśmiecham. Cieszę się, że wasza współpraca... Cóż... Idzie dalej. Się rozwija. A tak jak mówiłem, chaos niezły. I tymi słowami ją zostawiam. Okej. Leaf? Nie wydaje mi się, że rozmawia z innymi dyliadami odnośnie całej tej próby i o co im chodziło z tym, że się musi spotkać z duchem lasu. Mhm. No to one mówią, że każda z nas oddała duchowi lasu odrobinkę swojej mocy, żeby las mógł trwać. A ponieważ ty jesteś taka silna, to uznałyśmy, że jeżeli się zdecydujesz, to możesz bardzo pomóc lasowi? Tak, tak, ale to nie było miłe nie mówić o tym wcześniej. One wyglądają, że kompletnie nie rozumieją, o co ci chodzi. W ogóle nie wydają zdziwione się, że dlaczego masz jakieś pretensje o to. No, wiecie, jeżeli chciałyście, żeby podzieliła się swoją mocą i przetrwała ten, to milej byłoby powiedzieć o tym, zanim chciała tam iść. To dryady patrzą na siebie jeszcze bardziej zdziwione, ale to tradycja? Wszystkie młode driady wyruszają na taką drogę, żeby spotkać się z duchem lasu, poznać prawdę o nim. Nie mogłyśmy ci tego powiedzieć wcześniej, bo tradycja? Leaf tutaj patrzy trochę spod byka. Bo gdy młoda nie wiedząca o tym dryada dowiedziałaby się zawczasu, mogłaby zechcieć odmówić wzięcia udziału w tej podróży? One patrzą na siebie jeszcze bardziej zdziwione. Mogłaby? Naprawdę? Rzeczywiście. Nigdy o tym nie pomyślałam. Może rzeczywiście powinniśmy mi mówić wcześniej. Nie, ale jak każda młoda dryada powinna się spotkać z duchem lasu. Ważne. Oczywiście, że mogłaby pójść, powinna pójść rozmawiać. Uczciwiej byłoby, uczciwiej. Milej byłoby, jakby wszelkie takie niemiłe niespodzianki miała odpowiedni czas się do nich odpowiednio nastawić, nie?
To one się długo, tak widać, że każda z dziad oddzielnie się zastanawia, potem patrzą na siebie, niepewnie w końcu jedna mówi, ale zawsze to robiłyśmy w sposób. Od Leaf odpowiada, to, że coś było robione długo, znaczy tyle, tylko tyle, że było robione długo. Niekoniecznie, że w właściwy, odpowiedni lub miły dla uczestników sposób. Wiesz co, to widzisz, że Driady są autentycznie smutne, że zrobiły ci przykrość. Ale nie do końca wiedzą, co z tym zrobić. Jedna naprawdę daje, że nigdy żadna driada nie narzekała na nasz na rytuał przejścia. Tłumaczę im, na czym polega peer pressure. Po pierwsze, nie wierzę, że Liv doskonale jest w stanie to wytłumaczyć sensownie. Po drugie, one i tak nie zrozumieją, więc powodzenia. Teraz się zastanawiam, w jaki sposób ten Liv była w stanie tłumaczyć peer pressure. Tak. Bo koncept w jakiś sposób jestem przekonany, że by kojarzyła. Znaczy, tak, tak. Informacja dla gracza, dla Driad to jest taki... jeden z takich standardowych rytuałów dorastania, tak? Więc w tym momencie to trochę tak jak tłumaczyć katolikom, dlaczego pierwsza komunia jest nie okej. Okay. Albo chrzest. Albo chrzest, tak. Dlaczego to jest chujowe? No. Albo tak w ogóle z 80, dobra, z 50% powiedzmy ich obrządków. No, tak. Powiedzmy to jeszcze, że większość takich obrządków dorastania je, ma poważne problemy swoje, ale... Za każdym razem jak idę do kościoła na mszę, bo jakiś pogrzeb jest, bo coś tu mam, takie, Jezu, czemu ten cały rytuał już jest taki creepy? I też, Jezu, zwariować można jak zagrywać. Dobra, tak czy siak, nie rozpraszajmy się. Po prostu to jest mimo wszystko świat fantazy i powiedziałbym, że nie zawsze współczesne sentymenty do takich rzeczy powinny być stosowane jeden do jednego. Aczkolwiek nie, rozumiem, że Liv konkretnie ma prawo być wkurwione na to, co ją spotkało. No tak, nastawiała się na przyjemną, to było nagle, wiesz co, podziel się swoją mocą, bo na to nie, no tak przy okazji masz pierdol z nienacka. To nie było miłe. Ale tam możemy chyba uznać, że tak Liv z Driadami trochę gadają w kółko. Liv próbuje tłumaczyć, co tam było nie tak, Driady niekoniecznie rozumieją. Tak. Dokładnie tak to wygląda. Nie wiem, godzinę czy jakiś czas później, nie wiem, ktoś ją może widzieć na statku z ptakiem na głowie, jak siedzi taka dejected. Spoko. Diana, ty chciałaś mieć swoje poważne rozmowy. Aha. Słucham. Dobra. A co jest pora, żeby mu przedstawić? Od czego zacząć? Proszę. Dobrym miejscem zwykle jest początek, Wiano. Chodzę przez chwilę w kółko przed nim. Początek. To stało się. Dużo się wczoraj stało. Dużo się może stać. To będzie zależeć od ciebie. Ja tak sobie staję przy biurku, rozpakowuję te moje notatki. Tak, dobra, to tu, to nie, to jest ważne, to nie jest ważne.
Sorry, są firmy mięsożernych kwiatów, to nie? Tak, to chwilowo nie jest ważne, ale mam paczki kwiatuszek. No dobra, może widzieć, że jestem totalnie zestresowana, bo muszę zabić nieopaszę. Tak, to wiesz co, w końcu kładzie ci ręce na ramionach i mówi, weź głęboki oddech i po prostu powiedz, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że jestem w stanie przyjąć na klatę wszystkie twoje... Co byś nie powiedziała, jestem w stanie to przyjąć na klatę. To może zacznę od tego? A może nie. O Boże. No więc... Ha. Dobra. Przede wszystkim, najważniejsze, to sobie musimy ustalić. To może być pewne, że ty jesteś pewien, że ty wiesz. Znaczy, już ci zaczynam sobie stukać palcami przed nosem i tak się patrzę w ziemię. Już ci mówiłam, co do ciebie czuję, tak? I to jest, tak? O Jezu. To się może akurat stał. Tak, no, okej, okay, tak. To on kiwa głową i mówi, że przez jeden dzień moje uczucia też się zmieniły, więc się o to martwi. I że cokolwiek nie wybierzemy, to wiesz, dla mnie najważniejsze jest, żebyś ty tam był ze mną, tak? Więc nie czuj presji. Dobra, to teraz od początku. Dobra, to zacznę od samego początku. I opowiadam mu nie wczorajsze wydarzenia, tylko cały ten lore, co my się dowiedzieliśmy przez te wszystkie... usiądź sobie najlepiej. A ja wyciągam wszystkie moje notatki. No to słuchaj, to wygląda tak. Tam jest jakaś omega, tu są smoki, są nieśmiertelni, ludzie się mogą z nimi wiązać, wiążą się, są bardziej potężni. Ta szóstka, walka z tą omegą, rytuał Gawina. Zasypuję go po prostu tym wszystkim, żeby miał... Wszystkie. Aha. Więc on ci przerywa, więc mówisz, że Tiera ożeniła się ze swoim mieczem? Tak, a później dała mu strzała w twarz. chyba nie wiedziała, że... No, także... Czułem, że to jest taki podstępny typek. Tak, ale tak, to wychodzi na to, że to, co my teraz nazywamy małżeństwo, związek dusz, to kiedyś to było bardziej i teraz dosłowne. Tak, dosłowny związek dusz. Dobra, i przechodzę do tego wczorajszego dnia, że walczyliśmy z... Dnia spierdolenia, przepraszam. Proszę właśnie. Nie mówię mu o incydencie Flaviusa z Tierą, bo to chyba za bardzo ich prywatna sprawa. Incydent kołowy. Tierowy. No, ale opowiadam mu właśnie o tym walczeniu, o tym, że karma... No, ja mu w ogóle wcześniej mówiłam, że my z Vidalem mamy coś takiego? Nie mówiłaś mu. Nie mówiłam mu? Nie. Ani o tych snach? Nie przypominam sobie, żebyś kiedykolwiek in character mu o tym mówił. O dobra, no to teraz trzeba przewinąć. To słuchaj, od kilku dni, w sumie nie wiem jak długo widzę, ale ja miałam z nim... Ja miałam jeden sen tylko, nie? Dwa sny. Trzy w sumie już? Aha, w sumie trzy. Opowiedzmy o tym pierwszym. Tak, jak sobie przypominam, ten pierwszy to się robi taki totalnie czerwona. W pierwszym śnie pokazał mi się po prostu i powiedział, że mnie znalazł, tak? Tak, tak! Nic więcej się Berna, nie wydarzyło. Berna, to przygląda ci się uważnie. To jest taki duch... Ach, w ogóle w czasie... O Boże, ja robię tyle dygresji. Mówię o tym karmazynowym. W ogóle w czasie walki... Potem temu się... Flaviusowi się wkłacza, że jest kidasus. Jak Flavius się zdenerwował i Diablos przejął kontrolę, to ja zobaczyłam, że mogę widzieć duszę? Aury? No, mogę robić to, co Flavius i Melisandre? A dlaczego ja to mówię?
Miałem jakiś punkt, ale go zgubiłam. W każdym razie... Bernard wzdycha ciężko, głaszcze cię po głowie i mówi, dobrze, przejdź do rzeczy, bo wyraźnie gryzie cię coś jeszcze większego niż prześladujący twoje sny wielki duch. Ten duch jest prawdziwy i on jest taki jak Diablos? W sensie jest sztucznym tworem, kiedyś został... Okej, okay, tak, wierzę po tym wszystkim, co zobaczyłem dotąd. Z Flaviusem, który jest w stanie prawdopodobnie spalić cały okręt, gdyby tylko chciał. Kręci głową, mówi, jestem w stanie uwierzyć, że każdy z was jest jakoś specjalny albo ma unikalne umiejętności, więc kolejny wielki duch sztucznie stworzony, żeby, jeśli dobrze rozumiem, dawać nadludzkie moce zwykłym śmiertelnikom? Żeby oszukiwać. On jest, z tego co rozumiem, stworzony po to, żeby można było... Och, jakbyś widział, co Widal robił w czasie tej walki. A ja mogłam rzucać po prostu czar za czarem. Och, i... Bo się zrobię zazdrosny. Strzelam go w ramię. A co, tego karmazynowego? Zdycha, nie, o to, że możesz tak swobodnie rzucać zaklęcia. Wiesz, ile to mnie kosztuje wysiłku nawet z włócznią. To w sumie propozycja, to może ci się nawet spodoba, jak do którego podchodzisz. I słuchaj. Więc masz jakąś propozycję, więc możesz przejść do rzeczy? Nie, jeszcze nie skończyłam. Poczekaj, musisz najpierw wiedzieć wszystko, zanim powiem, na czym bazuje moją... że w ogóle to rozważam. Więc Sylfa potwierdziła, w sensie to, co lisostworki mówiły. Pamiętasz, parę dni temu mówiłam, że one powiedziały, że coś tam pani w porządku, prawda? Się tak. Okazuje, że ja mam znamie w porządku. I że, Klaudia też takie podobno ma i siedziała i że tak jakby my jesteśmy równowagą, w sensie my ci ze znamieniem porządku do tych od znamienia chaosu, więc tak jakby Atiera się połączyła z Ragnarokiem i Flavius i się trochę się czuję przez to odpowiedzialna za tą grupę i za to utrzymywanie równowagi. Syfa zaproponowała związek, duży się zastanawia nad tym. Więc jest takie, tak, rację, jestem gotów. Czekaj, co? Ja tylko tak stoję na i mam bardzo derpiastą minę. Związek dusz i to jest ważne, bo to tak jak Ragnarok się zmienił w człowieka, no wiesz, on humanoidalną formę i może się zmieniać w smoka. Syfa powiedziała, że ona po związaniu będzie powietrzem, którym oddycham? Widzisz, że proces Bernard wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. Ja mam derpiastą minę, on robi za zarozbieżnego, tak? Tak. Ero! Powiedziała mi, że jeśli ci to będzie przeszkadzać, albo to się na to nie zgodzę, tak, w sensie rozumiesz, że jeśli miałbyś się czuć niekomfortowo z tym, że będę, bo związek duży jest bardzo, 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 bardzo bliski i będziemy tak dzielić się myślami w ogóle, ale ona też zaproponowała, że jeśli to moglibyśmy też chcieliby znaleźć jakiegoś śmiertelnego do związania się, żebyśmy się nie zróżnicowali za bardzo, w sensie ja się przestanę starzeć, tak? To nie tak, że będę nieśmiertelna, tylko będę taka zawsze. No. On bierze ciężki oddech i... Okej, okay. Poczekaj. Nie. Weź Safirę i może przeleć się? Wiem, że wolisz podejmować decyzję, jak świeże powietrze rozwiewać. Idź, będziesz się sam.
On tak nie musisz teraz podejmować wiazą, wiosą, bo idzie wychętor się sam. Co? Wiazą, skąd to było? Wiedźmin. Do Gina. To rzuć. Znaczy, to ten starożytne egzorcyzmujące zaklęcie. Które w elfickim języku znaczyło odejdź stąd i wychędzasz się sam. A ponieważ wbrew temu, co... Znaczy, to było tak, że myśleli, że to Jaskier przyzwał Gina, ale pieczęć do butli trzymał Geralt, więc Gin musiał wykonać polecenie. Wychędzasz się sam. W serialu chyba tego nie było. Tak, w serialu nie było tego tak wprost powiedziane. Najlepszy kawałek. Go fuck yourself. Tak, no to było basically go fuck yourself. Tak, to było dosłownie go fuck yourself. Więc Jim musiał odejść i się wychędożyć. Lejdź wychęd. A, mówię, będę musiała... O Jezu, Artur, jak pewnie będzie kiedyś być to Wiedźmina. To będzie ciekawe. Na ten turnie też piękna scena była z wilkołakiem. Na czym? Na ten turnie z wilkołakiem. Wystarczy chwilę nieuwagi, by ktoś nie i spuszczone spodnie, by ktoś nie życzliwy dobrał ci się do dupy. Dlaczego? Ta postać do takiego wniosku doszła. A dlaczego? No bo jak robił w lesie, to zaatakował go akurat wilkołak. A ten koleś co tego wilkołaka akurat odpędził, jeszcze mu powiedział, że ten mu dziękuję, że życie mu ratował, a ten mu mówi, nie życie, ten koleś był znanym zboczeńcem. Ach. Nie na życie nastawał. Ja co, nawet to było dobre, a potem miałam taki ból dupy. Tak, generalnie nawet to jest piosek książka. Dobra, wracając do Benia, to on zatrzymuje to, co miał powiedzieć i mówi, że w zasadzie tak chciałem to też poprosić o czas na przemyślenie. Właśnie, Sylfa powiedziała, że będzie nam towarzyszyć do końca lasu, więc tak czy siak będzie mnie szkolić w iluzjach i to jest oficjalna wersja. Więc jeśli ostatecznie się nie zdecydujemy na połączenie, to po prostu będzie moją nauczycielką. Także... Tak. Widal, widzisz, że Bernard wraca na okręt, nie reaguje kompletnie na nic, jest jakby kompletnie... Hello darkness, my old friend! Czekaj, gdzieś odlatuje. Czyli nawet nie mogę go stuntować w żaden sposób, skoro jest taki obojętny. Kurde, nie ma w tym żadnej zabawy, lipa. Dobra, ale wiesz co, i tak jestem zajęty tym, żeby statek wszystko było w porządku i tak dalej. Żegnam tych naszych najemników i mówię, że jak coś, to moja oferta nadal obowiązuje, jak się zobaczymy po drugiej stronie. Ale na razie tu pilnujcie szefa swego. No okej. No i statku ogarniam tego, patrzę, gdzie są wszyscy i pytam Sylfy, z której strony to co coś leci. Żeby wiedzieć i pytam się, czy może nam wytyczyć jakąś ładną ścieżkę. Kurde. Tak, od wiosny. Jeżeli planujecie walczyć z układu okrętu, to zna fragment lasu, który jest mniej więcej na drodze tej istoty i gdzie będziecie mieli dość przestrzeni do manewrowania. Nie możemy... Kurde, chciałem mieć więcej czasu ją przeganiać, żeby ten... Kurde, zresztą... Co on poleciał teraz? Obok siebie z taką... No, poleciał. Przemyśleć parę spraw. Ja dopiero po chwili tak... Kurde, będziemy go potrzebować. Mam nadzieję, że wróci. Wcześniej nie zgubił. Co? Sylfo, możesz lecieć z nim i mieć na niego oko? Nie, poczekaj. Tak. Ale moment, czy jest gdzieś miejsce, żebyśmy go mogli trochę jeszcze odciągnąć i żebyśmy jeszcze zdążyli zobaczyć, co to jest i poplanować, bo tak jak wylecimy mu naprzeciw, to kompletnie nie będziemy mieli czasu pomyśleć, co z tym zrobić, a ten... A, i na marginesie, jeszcze zaglądę pod pokład i wołam tego... Sylf, Śnieżynkę, Adel, El i tą. Żeby przyszła z Gromkiem i mówię, dobra,
Za niedługo was wrócimy, ale proszę, żebyście na razie zostały na wiosce. Z Gromka pierwszy raz do niego podchodzę i nawiązuję interakcję. Okej. Okay. Jak nawiązuję z nim interakcję, to on robi agu, aga, łapie cię za dłoń i próbuje wcisnąć twoje palce sobie w usta. A już zęby? Jak wkłada twoje palce w usta, to czujesz takie lekkie kłujące igiełki wystające z dziąsełek. Auć. Ja go kiczę po głowie i mówię tylko, że mam nadzieję, że jesteś odporny na wszystkie rzeczy, które dotykałam w tym lesie. Grobek zaczyna się wykręcać i wyraźnie szuka okazji, żeby... Znaczy, denerwuje go, że jest trzymany normalnie, bo bardziej chce sobie pooglądać rzeczy. Co wziąć? Kto go trzyma? Melisandra? Sana. To ja wyciągam do niego ręce i chcę... O kurde, to mu się na pewno spodoba, jeśli będę go trzymać w powietrzu i podrzucać, albo w sensie w burzy. Aha. No, to tak robię. Chodzę sobie dookoła i trzymam go przed sobą. Okej. Okay. Jak to robisz, czujesz tą interakcję, bo twoja magia sztormu w jakiś sposób im rezonuje. Co prawda, ponieważ nie jest związany, to i do tego jest bardzo młody, to jego magiczna iskra jest bardzo słaba w tym momencie, ale mimo wszystko jest istniejąca, więc czasami, znaczy musisz się, raz o mało go nie upuszczasz, ponieważ czujesz takie dziwne falowania mocy, jak z jednej strony wchłania ją w siebie, z drugiej strony oddaje ci odrobinę. Wow, ja to traktuję totalnie jako ćwiczenie, ale zajebiste. Okej. Okay. Po Polanie roznosi się, roznoszą się radosne kwiki. Dziecko kurwa Benz. Tak się nie patrzy i ma takie, Boże, ona ma jakieś instynkty macierzyńskie? To pomyślał. Dobrze ukryte. Kochanie, potrzebujemy więcej mleczka, tak a propos. To ile? Ile od... No jak to więcej? No wypisałeś, się denerwuje. Ojoj. Ale go przebiorę przy okazji. No, bitulek mały. No już przysypiał, ale mu się mleczko skończyło i się zdenerwował. Mleczko się skończy najgorzej. No dobra. Co chcecie dalej robić? Czy syn poleciała za Bernardem? Tak. Okej, okay, uf. Dobra. Chcesz to tak? Tak bardzo chcę, żeby po pierwsze nie zgubił się w lesie, żeby nic go nie zaatakowało, żeby wrócił do nas i tak. Ale tak sniki, Syl, tak sniki. No to wywalam tych niekombatantów z pokładu, wyrzucam jeszcze jakieś tam zapasy niepotrzebne, żeby mieć jak najlepsze manewrowanie. Mhm. Nawet mogę do tego Flaviusa zaangażować. Mhm. Czekaj, a co ty planujesz, że będziemy walczyć tak, nie? Nie będzie nam armatę. Balistę. Tak. No ale nie o to chodzi, żeby walczyć statkiem, ale to coś jest przyciągnięte do statku, więc jeśli zostawimy go w tym w wiosce, no to wioska może być zniszczona, jeśli... No, ty tak uważasz? Pytałem Sylfy. Ona powiedziała, że to jest nakierowane na statek? Wyjaśniam jej, co mówiła mi Adel. Aha. I że to jest ten odalagen i takie tam. Proszę więcej mleczka dla biednego Arturka. Wystarczy wyciągnąć ten kamień i z nim odlecieć. Za późno, jest już zintegrowany z okrętem, wiesz ile to, z silnikiem, wiesz ile to zajęło.
Więc w drugą stronę to zajmie równie długo. Konkretnie w drugą stronę jest już niemożliwe. Aha, to w drugą stronę jest nawet. No. Za duże modyfikacje Adel musiała zrobić do silnika, żeby dostosować do alagańskiej technologii, żeby móc teraz cofnąć te zmiany. Mhm. Znaczy trzeba wymienić silnik zupełnie, żeby... O. Może tak brzygu był. Tak więc mocno? Musimy iść naprzeciw. Matkę? Tak, poproszę. Mm. Na szczęście nie na mnie, tylko na przebierak. Aha, przecież ją zmieniałam. Tak. Ale... Nie mamy chyba trzeciego. Nie mamy. Ale tak bym nie walczyła ze statku. W sensie, weźmiesz gryfa. Niedużo. No dobrze, ale tak czy siak nie możemy tego tutaj zostawić. Tak. Potrabienie tak go trzyma i by tak mu łapki zwisają. Przepraszam. Ale to co, mamy zamiar wylecieć mu naprzeciw, czy oddalać się? Tak. Aha, spokojnie. Jedyne miejsce, gdzie by pasowało, to Sylwia mówiła, że jest po drodze na wprost mu, a zanim poleciał, i to tyle, zanim poleciał do Bernardo, więc więcej nie wykombinuję. W twoim głosie? Słucham? Co? Nic. Tak, słyszysz. No dobra, bieracie się na okręcie. A co było z Liv? Ona siedziała gdzieś jakaś taka smutna? Nie, po prostu ochrzaniała Driady za jej ich tradycję. Jup. Tak, że skończyła gdzieś z boku, tak jak po tej dyskusji z Melisandrą. Tak. Mówiłem, że po tym jak wyszło, że w sumie Driady nie do końca rozumieją, o co Kaman, to Liv tak siedzi trochę dejected na budzie statku z ptaszkiem na głowie. A, jasne. Aha. To ja podbijam do ciebie, tak. Siedzi sobie ten z iściem na głowie. To jest nie tak? Liv ma takie... Bo one zupełnie nie rozumieją. Wydają się być jak dzieci, więc... Mówiłaś prosto? Liv odpowiada. Przecież zawsze mówię prosto. Wydaje mi się, że często mówisz tak, że 5-letnie dziecko mogłoby cię nie zrozumieć. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien, czy Liv powinna to jako ten powód do dumy uznać. No, to może być komplement w ustach Wiany. Ten... No bo już jestem duży, ale to ty używasz dużych, mądrych słów. A pamiętasz, co mówił Vidal? Znaj swojego odbiorcę? Klienta? Mm. Ja tak mówiłem? Kiedyś tak powiedziałeś. Jak Melisandra zaczęła was... A, okej. Okay. A, widzisz, możesz gdzieś tam poczuć taki ping dumy, że Wiana się na ciebie powołuje w dyskusji. Mądry chłopak takie rzeczy mówił. Ale ten, wszystko w porządku, bo... Nie wiem, czy już słyszałaś, że coś i odlatujemy okrętem w stronę czegoś, co na nas leci? Liv tak kiwa głową. Tak, no to... myślałem, że jak już odnajdę tatę i uzdrowimy Gaję i to wszystko, to będę mogła tutaj wrócić. Ale nie wydaje mi się, bym się z nimi dogadywała.
Liv, jesteś zbyt ludzka, żeby mieszkać z dryadami. I to mówię jako komplement w 100%. Ale ten las jest piękny. Myślę, muszę napisać o nim książkę. Wrócimy tu kiedyś, prawda? Tak. Czy ja myślę, wrócimy tak, żeby go zbadać. Ja przypominam jeszcze raz o tych pająkach, co się teleportują i że ja mam super plan nauczyć się tego, co one robią. Mówiłam. Będzie spider. Ryś! Będzie spider-wian. Spider-wian does whatever a spider-wian can. So nothing personal, kid. Teleports behind you. Tak. Jak my tam wylatujemy, to ja siedzę i tam pocieszam ich. Ja tam pomagam Bidalowi w przygotowaniach. Tak jak okej. Tiera. Akurat jak zaczynacie odlatywać, to Ragnarok nagle nosi głowę i mówi, że musi porozmawiać z Vidalem. Okej. Okay. Lepiej, żebyś mi towarzyszyła. Z Vidalem? Pomagam. Czemu? Nie odpowiada i idzie na pokład. Dobra. Po czym warczy do Vidala, dlaczego statek nagle pachnie smociem? Ops. Nie wiem, może dlatego, że ty się tam pojawiłeś w taki sposób. Wzrok beach, please. Jeszcze dwa inne smoki. Plus jeszcze lecimy z... Mamy trzy smoki na pokładzie. Nie słyszałem o wielu statkach, które tak mają. Nie mówię z taką kompletną... Nie, to ten statek z jakiegoś powodu zrobił się żywy. Podejrzewam, że to ta driada, cokolwiek ona nie jest, to sprawia. Ta driada ma imię. Nazywa się Kurwa. Nie. Dobrze, dzieciaku, masz rację. Flatus! Patrzę na was po kolei. Nie, nie mówię tego in charakter. Okej. Okay. Dobra, tak czy siak patrzę na was obu. Mhm. Nie dość, że jest żywy, to jest tmoczy. Aindis! Mówię, bo jak Ragnarok spluje się na mojego brata, to ja... Do tego to wygląda... Czuję to tak samo jak to coś, co wyczułem rano. Znowu skurczę, ty tak chwila, czy bym się znowu skupkał. Dobra. W tym momencie i czy potrzebujemy rzutów, żeby połączyć kropki? Tak. Nie potrzebujecie rzutów, żeby połączyć kropki. Wiesz co, to chyba nie wiem, czy jest, patrzę na niego, tu czy na dole, na Flaviusa. Tu znowu chodzi, o co on się znowu pluje? Ty jesteś kapitanem okrętu. Dopiero teraz chyba wszystkie elementy, mamy wszystkie elementy układanki. Prawie. Czy co? I schodzę, słucham? Prawie wszystkie. Ragnarok, co miałeś na myśli, gdy powiedzieli, że co zrobili z zielonymi? Halo? Pol? Co? Sorry, bo musiałem zdrać szybką jedną rzecz. Ja powiedziałem prawie wszystkie elementy. Ragnarok, co miałeś na myśli, mówiąc, co zrobili z zielonymi? Ale ja nie zakładam. Ale gani o lodzie, która nie pozwalała nieśmiertelnej duszy reinkarnować. Uff, kurwa. Co to znaczy? Zamieniali je w coś innego? Zamykali w przedmiotach? Tak, ciebie w mieczu? On kiwa głową. W moim przypadku to było celowe działanie.
proces oparty na technologii alagańskiej, ale zmodyfikowany przez Cida, żeby nie tylko zachował twoje zdolności, mimo braku śmiertelnika, z którym jestem związany? Drapie się po głowie. Tak naprawdę nie zrozumiałem ani słowa, jak mi to tłumaczył, ale w jakiś sposób to działało. Szkoda, popatrz, ta wiedza by się przydała teraz. Tak, podchodzę do niego. Czy ja ci wyglądam na gryzipiórka, który rozumie długie słowa? Masz na myśli osobę inteligentną? Nie. Wyłączyłaś mikrofon, kochanie. Bo tak jest tylko na M. Pamiętasz jedną z pierwszych wysp, na których się zatrzymaliśmy? Jeszcze jak leciliśmy po prostu na zwierzakach? Czy to wszystko ci się zlało w pamięć, bo nie było tyle bitek i tak dalej, więc spałeś i się nudziłeś? Pan kręci głową. Do stosunkowo niedawna byłem tylko częściowo świadomy. Obserwowałem Tierę i jej poczynania, żeby uznać, czy jest godna mojej pomocy. Dobra, wiemy, jak to się skończyło. Po drodze spotkaliśmy bazę Alagan, to pamiętasz? Pamiętam wściekłość związaną z tamtym momentem. Tak. Znaleźliśmy tam pewną rzecz. Nie schodzę na pokład, wolę, żeby był na górze. Niech zgadnę, baza była zasilana kryształem. Patrzę mu prosto w oczy. Tak. I zdecydowaliście się. I zdecydowaliście się wykorzystać ten kryształ, żeby zasilać wasz okręt. Tak. Nie oferujemy żadnych tłumaczeń ani nic takiego, tylko. On przez chwilę się zastanawia pod ramionami. Dobrze. Słabiak, jak się jeszcze do czegoś przyda. Ej, czekajcie. O, tak jak ty i miecz, czy to znaczy, że w tym kryształe jest dusza smoka, czy to znaczy, że można ją wyciągnąć, wiążąc się z nią? Czy... On kręci głową i mówi, że słyszał krótko po wojnie o próbach czegoś takiego, ale... tamte dusze są zbyt zmienione i zbyt uszkodzone, by móc się związać ze śmiertelnikiem i odzyskać swoją dawną formę? W porównaniu z tym proces Sida był dużo bardziej złożony i zaawansowany, więc Ragnarok zachował wszystkie swoje cechy. I prawdopodobnie dość szurnięte. Nie chciałam się z kimś zwariowanym wiązać. W sensie sugerujesz, że koleś, który był zaklęty w miecz przez 3000 lat, jest w pełni sane? Co mówisz? Ten charakter? No. Czemu? Nie wiem. Ragnarok odpowiada, nie jestem. Co to ma do rzeczy? No właśnie. To, że punktem Tiery teraz było, żeby się nie chciała. Dobra, nieważne, rozumiem, że to próbowaliście zrobić. Różne poziomy! Ragnarok wzrusza ramionami. Nie wiem, spałem przez większość czasu, jak nie było bliski, ale słyszałem przynajmniej jedną historię o takiej próbie nieudanej. Ja bardzo dużo krwi było. Teraz się pyta. Tego śmiertelnika? No. Na ścianach. O Boże, Tiera, musisz. No nie sądzę, żeby się dobrze skończyło. To po prostu działa. W tale zostaje za mało oryginalnego smoka, żeby... dotrzeć do niego? Ej, ale czemu oni to robili? Co wy im zrobiliście takiego, że aż tak się wkurwili, żeby zamykać smoki w kamieniach?
Nigdy nie interesowałem się polityką, która stała. Po prostu mordowałeś. Może tak? Istanna byłaby lepiej w stanie to opowiedzieć. Ja zgaduję, że... Patrzę tęsknim wzrokiem za Istanną. Ja zgaduję, że w wojnie robi się wszystko, żeby wygrać. A to co leci? Ragnarok mówi, ja raczej rozumiem, dlaczego rozwinęli tą technologię i dlaczego jej używali. Jeżeli jesteś śmiertelnik, możesz wygrać wojny z istotą, która co kilka miesięcy do kilku lat wraca, żeby znowu atakować twoje miasta. Ale od tego jest polityka, żeby się dogadać z taką istotą, a nie ciągle się z nią napierdalać. Ale Gani nie byli chętni do rozmów. Ja osobiście też nie. I to byli tacy inteligentni, ale jednak... Hej! Mogli zrobić to samo z Bahamutem? Czy zrobili to samo? Ragnarok wzruszył ramionami. Nikt nie wie, co się stało z Bahamutem. Wiemy tylko, że nie żyje, ponieważ jego mocy nie ma już w... I wiemy, że Diablos z nim walczył i prawdopodobnie go pokonał. Zresztą sama bestia tak twierdzi. Potem był tak słaby i tak poważnie ranny, że ja byłem w stanie przebić się przez jego ochrony i zabić summonera, który go utrzymywał w tym świecie. Przy okazji zadając samej bestii, pogłębiając jej rany na tyle, że potrzebowała tysięcy lat, aby w ogóle się zreformować. Dobra, ale możesz jako smog wyczuć, czy Bahamut jest w tej puli? W sensie, Sylwa mówiła o jakiejś puli nieśmiertelnych. Jeżeli Bahamut byłby w puli dusz, to cóż, tylko Złoty Smog byłby w stanie wyczuć jego obecność, a on był jedynym Złotym Smokiem. Dobra, Wiada cały czas będzie kminić, czy da się to oszukać. No tak jakby Karmazynowy, jego sztikiem jest cheatowanie. Wiem, a wychodzi na to, że jestem summonerem i że mam karbunkle od połączenia dusz i wznawiania nieśmiertelnych. Ale to się źle skończy. Tak sobie tylko kminię. Ale to się źle skończy, nie mogę się doczekać. Znaczy, lubię, że sobie stawiacie ambitne cele. Jeszcze raz sobie, bo nie dosłyszałam. No to Wiana zaczyna kombinować, jak tu uratować Bahamuta. Czy da się go przyzwać? I czy ona jako cheater może... Tak, korzystając z cheatowania, które wychodzi od karmazowanej. Tak jak mówię, nie mogę się doczekać, jak źle to się skończy. Jak patrzy. Szalony złoty smok. Raczej tak się odwraca do tego. Czy Sid tak zachowuje się jakoś tak podobnie, czy... Ej, nie porównuj mnie do nieśmiertelnej, szalonej istoty. Znaczy, nie która... wiem, której głównym celem życiowym jest zrozumienie, jak funkcjonuje ten świat i eksperymenty z rzeczami, których nie do końca rozumie. Dobra, widzę, do czego zmierzacie. Tak tylko się zastanawiam. Brutal Savage Wrecked. Tak. Ragnarok rzucał ramionami. Wiesz, mi to nie przeszkadza. Zwoliłem nawet jemu eksperymentować na mnie. Jakbyś miał jakieś pomysły, żeby zwiększyć moją potęgę? Wsiączka błyszczą. O Jezu, nie! Ja tak jak łypię na nią. Dobra. Spoko, okej.
Nie teraz, teraz mamy walczyć. Tak, skoro już ustaliliśmy, że Ragnar jednak nie ma ostatecznie problemu, że korzystamy z zielonego smoka, to mamy... Tiera, wiesz, że trochę ma, ale nie będzie te dealował z tym bullshitem w tej chwili. To Tiera cię mówi. To mamy alegańską metalową bestię na kursie kolizyjnym i... Tak. Jakieś muzyku, czy muzyka jakaś by się przydała. Ja mam muzyki na walkę i na różne inne rzeczy, tylko nie miałem na te pogadanki pukowe. Czyli pierwsze 2 godziny sesji. Ale zaraz mogę Rhythmboxa wpuścić. Raczej się bać wielka... Czy będzie film z Aleksandra, jak masz wielka metalowa bestia, czy... Yeah. Back and forward. Czekajcie, zanim się rzucimy na niego z Diablosem, to może uda się... W sensie, jeśli to jest elegancka technologia, to może to będzie funkcjonować tak jak pokazuję na Ragnaroka, albo na nasz statek, że po co mamy coś zabijać, jeśli możemy to wykorzystać? Tak. Ciekawe takie. Bo jest niebezpieczne! Tiera, pierwsza się posługiwałaś elegancką technologią, jeszcze raz pokazuję. Ale to samo! I był niebezpieczny. To nie to samo! To jest dokładnie to samo. Nie. Tak. Nie. Ragnarok odpowiada, że nie mam nic przeciwko rozmontowaniu tego na części pierwszej i wykorzystaniu cokolwiek znajdziecie przydatnego. Po sprzedniu w pierdolu. Ale to oznacza, że nie zostanie spopielone ani wciągnięte do... zdezintegrowane. Znaczy, wiecie, w ostateczności to tak tylko mówię, że jeśli dałoby się to jakoś zneutralizować bez większych szkód. Okej, rozumiem, ale priorytetem... cóż... To be my guest! Ej, ale jesteśmy pewni, że to leci na nas w złych intencjach? Jak się patrzę po wszystkim, bo wszyscy się nastawiamy na od razu mordowanie. Nie wiem, Vidal nam rzucił tą jego teorię, którą sobie wykombinował. Eksplozja energii, integracja. Tak, zrobiła. No, w sumie nie wiemy, czego to chce, ale zawsze bezpieczniej zakładać najgorsze. Rzuca. A kiedy ostatnim razem spotkaliśmy się z czymś potężnym i nie skończyło się to walką? Fair point. To jest właśnie to, co zrobiła Adel i to, że to się aktywowało, no to... jak to mówią, raz to zbieg okoliczności, dwa... Jak to się powiedzenie? Dwa to pech. A trzy to akcja wroga. A trzy miesiące to już standard, tak? No dobra, tak czy siak. Vidal, pewnie prowadzisz okręt w kierunku niebezpieczeństwa. Tak, czy wrócił szwagier, czy jeszcze nie? Nie. Szwagier! Jak lat mógłby się przydać, żeby coś obalić innego niż flaszkę, tego nie ma. Kiedy on ostatnio obalał flaszkę? Kurde, właśnie. Widzisz, że tunel w lesie, którym podróżowaliście, gwałtownie się rozszerza, tworząc wielką, pustą polanę. A ja mogę? Widzisz, że wiele drzew na skraju jest chore albo wręcz umierające. I prawdopodobnie jakakolwiek choroba toczy fragment lasu, to spowodowała dużą wyrwę. A mogę lecieć jakiś kilometr, kilometr? Przed statkiem? Bo mając to połączenie z Vidalem, będę mogła pingnąć i zawrócić dokładnie w tą stronę, nie? Kiedy pingnę niebezpieczeństwo... Mogę ci mówić słowa tym połączeniem, kurde. No i to. Nie, chodzi mi o to, żebym leciała w lesie tuż obok tej ścieżki, którą leci statek i możliwie się kryjąc, ale żeby zobaczyć. Robisz wiatr, poproszę rzut na snika. Chociaż nie, w sumie nie potrzebujesz nawet rzutu na snika, ponieważ to cholerstwo nie będzie na całą uwagi, nawet gdyby zauważyło.
Nie jesteś interesująca. Okej, więc to, co wysłyszycie na polanie, a to, co Wiana już wcześniej zeskautowała, to najpierw jest odgłos. Dziwny, powtarzający się huk, przypominający bardzo głośne skrzydła ważki. Wiana, natomiast ty możesz się przyjrzeć z bliska, ten huk jest jeszcze intensywniejszy. Widzisz metalową istotę nieco większą niż wasz okręt. Która unosi się w powietrzu na wielu parach metalowych skrzydeł poruszających się tak szybko, że zdają się zlewać w smudzie. Natomiast masz za mało wiedzy o alagańskiej technologii, by rozpoznać czym jest albo jakie ma niebezpieczeństwa. Natomiast jeżeli opisujesz to dość dokładnie. Znaczy. Okej, nie, w sumie co robisz z tym? Przyglądam z każdej strony. Wiesz co, dostrzegasz, powiedzmy... Czy ktoś tam steruje? Czy gdzieś się świeci? Tak, widzisz światła, widzisz też... dobra, użyję nazwy lufy, ale Wiana prawdopodobnie nie byłaby w stanie tego tak opisać. Natomiast ponieważ widziałaś już bronię... widziałaś już bronię na... w tym placówce. Strzelające promieniami magicznej energii. To. Dobry, nie? Aha, to ma coś podobnego, tylko dużo większe. To wygląda jak po prostu większy, ładniejszy tyranozaur? Nie. Czy kształt metalowy ma zupełnie inny? Tak, ale chodzi mi, że to jest coś. Tak, to jest taka, taka metalowa tyranozaurowa ta bestia. Znaczy, wielki robot bojowy. Czyli właśnie informacja dla gracza. To jest niebezpieczne, nie? Tak stanowczo wygląda na niebezpieczne. A ma czerwone... w sensie, te tyranozaury mają chyba czerwone świecące oczy, nie? Czekaj, to jest humanoidalne, czy to jest ważka nie, bardziej? Humanoidalne jest bardziej... ciało bardziej skrabeuszowate, z kilkoma rzędami par skrzydeł. Okej. Okay. Lufa mi dział. I innymi wesołymi niespodziankami. To jakby było kierowane przez kogoś, tak jakby mamy ster na statku, nie wiem, jakieś takie szyby, żeby ktoś... Nie, z zewnątrz nie widzisz nic, co by mogło robić za pokład albo stery. Nie widzisz też żadnych szyb, które pozwalałyby komuś w środku patrzeć na zewnątrz. Wiana może założyć, że to jest po prostu wielka wersja tych T-Rexów. Tak. To wysyłam dokładny obraz Vidalowi. Okej. Okay.